Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, o który wiele osób mnie pyta, zwłaszcza, że startujemy z rekrutacją wakacyjną na stanowisko pośrednika nieruchomości. Ile zarabia pośrednik nieruchomości? Tak szczerze w Polsce to nie wiem, ale ja Wam powiem, ile pośrednik nieruchomości zarabia w nowym modelu Investorius by Coltis. I mówiąc to, po 8 latach robię. Absolutną rewolucję w zarobkach, w podziale wynagrodzenia, tak zwanej prowizji między pośrednikiem a biurem. Bardzo szybko przyjmijmy średnią wartość. Przed chwilą rozmawiałem z moimi pośrednikami, mówią, że średnia wartość to jest około 600 tysięcy teraz transakcji w Warszawie. Przy wynagrodzeniu 6% mamy 36 tysięcy złotych. Ja wiem, część z was z mniejszych miast jest 6% to my nie mamy. Spokojnie, wytrzymajcie do końca, dojdziemy też w to miejsce. Przy pełnym pakiecie wynagrodzenia, przy pełnym pakiecie wsparcia bardzo ważne jest to, żeby klient dostał wszystko, to, co jest niezbędne do tego, żeby jego nieruchomość sprzedać szybko. Bezpiecznie i maksymalnie drogo. Powiedzmy sobie szczerze, klient sprzedający płaci za skuteczność i za to, że sprzedajemy mu nieruchomości drożej niż gdyby je sam sprzedawał i zdecydowanie bezpieczniej niż gdyby to robił sam. Mamy 36 tysięcy złotych. Teraz te 36 tysięcy złotych potocznie nazywane prowizją, i ja nazywam to wynagrodzeniem, dlatego że prowizja to jest od deala, wynagrodzenie jest za pracę, ale ponieważ. To jest ogólnie przyjęta nazwa, to tak zróbmy. I teraz tak. W momencie, w którym startujesz, otrzymujesz już na starcie 50% z tej kwoty dla siebie. Od pierwszej transakcji 18 tysięcy złotych trafia do ciebie. Robiąc kolejne transakcje, dochodzisz do 90%, a nawet 100% wynagrodzenia, które zatrzymasz dla siebie. Wiem, wiem, właściciele biur piszecie do mnie, że bez sensu, psuje rynek, że przecież tak jak było, było dobrze. Było dobrze dla właścicieli biur, natomiast nie do końca może dla pośredników. Ale jeszcze chwila, zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie, to przyjmijmy w takim razie taką transakcję, która częściej ma miejsce poza, poza Warszawą. 400 tysięcy złotych i suma wynagrodzenia od klienta kupującego i sprzedającego 5%. I teraz już wyjaśniam, dlaczego pośrednik bierze z dwóch stron. Pośrednik nie bierze z dwóch stron wynagrodzenia. W Polsce przyjęło się, że wynagrodzenie jest płacone mniej albo bardziej solidarnie przez każdą ze stron. Ale to jest mniej więcej po połowie, tak? Albo 60-40. W Stanach Zjednoczonych 6% wynagrodzenia płaci sprzedający. W Polsce te zazwyczaj, nie zawsze tak jest, nie przy każdej transakcji, ale ten podział jest mniej więcej 50-50. Więc nawet przy transakcji sprzedaży mieszkania za 400 tysięcy złotych i w prowizji 5%, mamy 20 tysięcy. Już na start otrzymujesz z tego 10 tysięcy i Twój podział rośnie do 90 a nawet 100%. Ale przyjąłem sobie tutaj 90, więc masz 18 tysięcy z tego zabierasz do domu. Tylko 2000 zostaje w biurze. Teraz koszty. Każdy z nas wie, że dobra, przychody to jedno, tak? Ale co jeszcze z kosztami? Po stronie biura, po stronie Investorius Bykoltis mamy takie koszty jak szkolenia. Szkolimy cię od zera. Możesz nic nie potrafić, nic nie wiedzieć. Tak, szukam ludzi ambitnych, szukam ludzi, którzy są głodni, którzy chcą zarabiać, którzy chcą się rozwijać. Ale ja ich szkole i bardzo często szkole osobiście. Dostajesz ode mnie te szkolenia jako moja inwestycja w naszą współpracę. Także ja pokrywam koszty biura. Wynajem biura, to są potężne koszty. Które, a, które są, one są po mojej stronie. Jeżeli robimy sesję fotograficzną, a robimy profesjonalne sesje, jest to po mojej stronie. Architekt jest po mojej stronie bardzo często do sprzedaży nieruchomości, żeby kupujący zobaczył pełen potencjał nieruchomości, potrzebna jest konsultacja z architektem. Zapraszasz wtedy klienta kupującego a, czy zainteresowanego nieruchomością, a architekt Handy design, czeka w biurze, konsultuje z klientem. Nic to nie kosztuje klienta, nic to nie kosztuje ciebie. Oczywiście spacery 3D, filmy z nieruchomości, marketing. Od portali, podbić, poprzez też marketing w social mediach, na kanałach, na YouTubie. I także fun time. No bo w końcu pracuj ciężko, baw się jeszcze ciężej. Co jest po twojej stronie? Tak naprawdę, poza tymi kosztami, które i tak masz jak żyjąc, tak? czyli to, że musisz się ubrać i coś zjeść no to koszty transportu, które, powiedzmy sobie szczerze, w takim mieście jak Warszawa 90% pośredników zaczyna od transportu miejskiego, a tą kartę też już posiadasz. Teraz zadacie sobie pytanie, to dlaczego to robię, dlaczego daję tak dużo, dlaczego teraz, dlaczego po 8 latach diametralnie zmieniam zasady wynagrodzenia, mając taką świadomość, że jest to najwyższe wynagrodzenie, jakie jest dostępne na rynku i nigdzie, a zrobiliśmy bardzo dokładny research, nigdzie pośrednicy nie otrzymują więcej. Dlaczego mogę to zrobić? Po pierwsze, prowadzę działalność w trzech własnych biurach. Te biura są moją własnością, nie płacę czynszu. Przez ostatnie 5,5 roku wynajmując 300 m kwadratowych biur, zapłaciłem blisko 2 miliony złotych za sam wynajem. Teraz płacę. Sobie i płacę znacznie mniej niż płaciłbym wynajmując je na zewnątrz. Sprawdzony model. 8 lat to był czas testowania, zmian i dochodzenia w miejsce, w którym ten model jest dopracowany do ostatniego szczegółu, a to też zapewnia efektywność kosztową. Kolejny element to efekt skali. Cóż, pewne rzeczy to są koszty stałe. Im więcej jest transakcji, im więcej jest pośredników, tym te koszty dzielą się na więcej osób. W związku z tym, i tak mam stałą opłatę, mając więcej osób, jestem w stanie więcej dać Tobie, pośrednikowi. Kolejna to jest efekt synergii. Za pewne rzeczy nie muszę płacić, albo płacę znacznie mniej. Chociażby konsultacje z architektami Handy Design. I kolejny piąty powód, dlaczego robię to, co robię. Myślę, że trochę taki czas w moim życiu. Ja już swoje na nieruchomościach, w nieruchomościach w tej branży zarobiłem dalej zarabiam i zależy mi na tym, żeby pośrednicy zaczęli dostawać więcej. W tym modelu jest to możliwe. Możesz dostawać znacznie więcej, nawet 90 do 100% tego wynagrodzenia tej prowizji, która płaci klient, trafia do twojej kieszeni. Jedźmy dalej, ostatni już slajd. Na czym zarabiasz, bo to jest bardzo ważne. Robimy pośrednictwo sprzedaży, robimy pośrednictwo najmu, ale także Coś, czego w, co w większości biur nie występuje, dostajesz profesjonalne szkolenie, jesteś przygotowany, robisz też sesję, forwardy transakcji, ale także razem inwestujemy. Ty nie musisz mieć e, pieniędzy, ja inwestuję pieniądze, czy osób z klubu inwestora, e, czy inwestują osoby z klubu inwestora, czy robię to ja, robimy razem flipy dostajesz 40% z takiego deala, nie, ryzyku, nie ryzykując nawet jedną złotówką. Absolutne minimum Twoich zarobków rocznie to jest 200 tysięcy złotych. Nie wyobrażam sobie pośrednika, który zarabia mniej. Na tej stronie zostań pośrednikiem.pl, możesz aplikować. Teraz bardzo intensywnie rekrutujemy. Tylko w dniu wczorajszym wpłynęło do nas 11 zgłoszeń. Wczoraj zaczęliśmy, wczoraj wystartowaliśmy. Tworzymy potężny team Investorius by Coltys. W Warszawie. Dołącz do nas przez wakacje, to jest świetny czas. Świetny czas na pośrednictwo najmu, świetny czas na pośrednictwo sprzedaży. Przyjeżdżają tu ludzie, chcą kupować, muszą kupować, potrzebują kupować i ty możesz im w tym pomóc. Zawód pośrednika nieruchomości jest zawodem przyszłości. Oczywiście, coraz bardziej korzystamy z technologii, ze wsparcia technologii. Oczywiście, że będą wchodziły nowe rozwiązania typu augmented reality, typu wiele takich elementów, które wspomaga ten proces, ale pośrednik zawsze będzie potrzebny. Dołącz do tego zespołu, dołącz do mnie, osobiście Cię wyszkolę i upewnij się, że będziesz najlepszym pośrednikiem na rynku.